Halo, halo, witam serdecznie. Zagramy sobie dzisiaj w zupełnie nową grę strategiczną RTS, a mianowicie Stormgate. Za grę odpowiada zupełnie nowe studio Frost Giant Studio, aczkolwiek jest ono złożone z doświadczonych deweloperów z branży, którzy wcześniej pracowali na przykład przy seriach Warcrafta oraz Starcrafta. W sumie ten nowy Stormgate prezentuje się bardzo podobnie do serii Starcrafta. Po raz kolejny jest to dynamiczny RTS, wszystko w klimatach science fiction. A więc obecnie na Steamie znajduje się wersja demo, w którą to możecie zagrać na przestrzeni kolejnego około tygodnia. Natomiast pełna premiera ma zadebiutować jakoś tegorocznym latem. Od razu muszę przyznać, że bardzo interesująco prezentują się tryby. Zajdziemy w tym po pierwsze kampanię dla jednego gracza, która to będzie dostępna w pełnej wersji. Następnie mamy tryb kooperacyjny, gdzie to musimy wykonywać jakieś konkretne zadania z innymi graczami. Tryb versus, czyli możemy zagrać 1v1 na jakiegoś innego przeciwnika. Z tego co wiem, będzie też tryb rankingowy w pełnej wersji. No i nie tylko 1v1, ale także 2v2. Też jakieś tryby customowe. Możemy sobie na przykład zagrać na jakąś sztuczną inteligencję. Albo też na, oczywiście na innych graczy. Więc to było w sumie na tyle z najważniejszych informacji wstępnych. No dzisiaj przedstawię taką ogólną rozgrywkę, myślę, że w trybie kooperacyjnym, żeby mniej więcej jakoś przedstawić. No i powiedzmy, że nie na jakimś super wysokim poziomie trudności, powiedzmy, że beginner, jednak dawno nie grałem w żadne RTS-y, więc nie wiem jak będzie od strony rozgrywki wyglądał gameplay, ale postaram się mniej więcej przedstawić wszystkie budowle, jeżeli będzie taka opcja. Czyli co, nie ma co więcej przedłużać i przejdźmy do samej misji. Zapraszam. Nasi już jakkolwiek obrywają, zaraz. Chyba poszli na walkę. No tak, czyli mógłbym w sumie wysłać na walkę dwójkę z naszych, gdziekolwiek. Nie wiem, czy by wygrali, zaraz zobaczymy. Ale chyba akurat nasi też podchodzą, zaraz zobaczymy. Chyba tak. Komandos jest jednak całkiem sporego poziomu. Dobra, jeżeli chodzi o budynki, pod A mamy główną bazę, którą mógłbym postawić, pod S. No typowa struktura gwarantująca możliwość produkcji większej ilości jednostek. Więc też z pewnością chcemy mieć ich trochę więcej. To co przed chwilą zdobyłem, to jest jakiś buff tymczasowy. Czyli, że jeżeli załatwię jakąś kampę przeciwników, no to wtedy mamy bonusy na przykład w postaci życia albo jakichś innych. Siege Camp albo jakieś jeszcze inne są. Health Camp, czyli że zwiększają trochę zdrowia. Nasi się od razu biją. No ja nie będę aż tak super agresywnie jeszcze podchodził. Dobra, zobaczmy kolejne budynki. Pod D mamy z kolei możliwość budowy jednostek. Czy jakieś zwyczajne koszary. A to jeszcze jest inna rasa, bardziej pod zergów. Z tego co widzę. Nimi akurat jeszcze nie grałem, więc nie wiem, czy mi się jeszcze charakteryzują. Może jeszcze warto jednego do budowy sobie zawsze doładować. Wtedy jednak struktury szybciej się tworzą. I teraz zobaczmy kolejne możliwości. Pod F na przykład mógłbym zbudować sobie jakieś koszary do tworzenia z tych pojazdów mechanicznych, czołgów albo innych. Nasi od razu agresywnie wchodzą, może warto by było pomóc jakkolwiek. Zobaczmy.
Dodajmy też kilku kolejnych wieśniaków, czy jak ich nazwać. No i przy okazji nowe jednostki pod S na przykład. Atakujący mele, to z kolei, co ja w ogóle widzę? Czy to jest jakiś przeciwnik? Chwila, moment. Nie, nawet nie wiem, to jest chyba jeden z naszych. Nie, ten w ogóle nic nie robi. Pierwszy raz kolesia widzę. Natomiast gdzie są jeszcze nasi? A, mamy akurat dwójkę. Przy okazji w górnym lewym rogu ekranu mamy jakieś misje. Też w sumie ważna sprawa, jeżeli gramy w ten tryb kooperacyjny. Masz jakieś nowe budynki. To możemy właśnie nowe jednostki produkować, bardziej mechaniczne. Jak sami możecie zaobserwować. Dobra, co ja dalej jeszcze potrzebuję? Niech nas tu tworzą, okej. Kolejne budynki z kolei wymagają niestety wyższego poziomu głównej centrali, czyli musimy to jeszcze upgrade'ować. Co by nam się jeszcze przydało, to zupełnie nowa baza. Jeżeli byłaby jakkolwiek w okolicy, na przykład tędy. Czy mógłbym już ją wybudować? Kosztuje 400. No to akurat sobie podejdziemy w zasadzie, niech będzie. Będę miał w przyszłości taką opcję. Nasi już jak wbijają agresywnie. Jakieś misje bardziej poboczne, dobra. W każdym razie mamy powoli coraz większą ekipę. No i tą dwójką możemy na przykład kolejną bazę sobie już wytworzyć. Przy okazji kolejne jednostki. W związku z tym, że wybudowałem wyższy poziom głównej centrali. Coś się tu jeszcze zaczyna zbliżać. Tak, czyli mamy wrogów, okej. No to nie są na jakimś wysokim levelu. Ten nie wiem, co w sumie robi jakiś kolejny koleś ważny. O, co jest jeszcze fajną sprawą? Mamy tak zwane medtechy, które mogą leczyć nasze inne jednostki. Wcześniej próbowałem właśnie z nimi rozgrywać. To jest jednak całkiem fajna sprawa. Naprawdę bardzo ważny mechanizm, jednostka w przyszłości się z pewnością przyda. Dobra, czyli co? Budujemy jeszcze większą ilość wieśniaków. I może jakieś bliżej już frontu nowości wartościowe. Co my dalej mamy? Pod G to jest Scrapyard. To jest nic wartościowego w zasadzie. Tyle, że do niego można jakieś minerały zbierać. I w zasadzie tyle. Więc że jakieś minerały by były oddzielone od reszty, to wtedy warto to wybudować. Pod X-em z kolei jakiś hangar. A, dobra, to już jednostki latające. No, oczywiście też warto zobaczyć, przepraszam. Czyli budujemy pod X-em. A co nasi próbują? Już się jakoś biją. A to zostanę jednak główną ekipą w obecnym miejscu. Nie wiem, jak będzie w sumie. Misja wygląda, to musimy zniszczyć niby. No to wyślę też inną ekipę, niech tam walczą. Też ciekawe, jak tam z kopalnią, bo na przykład w jakimś Warcraftie trójce to te kopalnie się kiedyś niszczyły. A czy to jest nieskończoność w obecnej produkcji, to nie mam zielonego pojęcia. Dobra, co jeszcze potrzebujemy, to większa ilość chat. Co jest jeszcze fajne, nie wiem, czy wiecie, że pod shiftem możemy trzymać i od razu zbudować kilka na zapas. Czyli powiedzmy jakieś 6. To już ważna sprawa, jeżeli chodzi o RTS-y. Może tędy podejdźmy.
allies are under attack. What can I do for you? A te mechy raczej leczące powinny być z tyłu i one właśnie leczą dopiero. Our horses are under attack. Dobra, teraz jednostki latające. Proszę bardzo, budujemy jakieś zupełnie nowe, niech będzie. I co ja widzę? Chyba jakiś boss się szykuje, idzie w naszą stronę. No właśnie, dobrze, że kogoś trzymałem. Już tam próbują wieśniaków mordować. Nie da się rady. Dobrze, że się przygotowałem. Tak, czyli teraz mamy bonus przez jakieś 4 minuty. A tu od razu baza wroga, czyli zaraz możemy naszemu. Niko, ja dalej potrzebuję więcej tych, by się jeszcze przydało, niech tam nawet do przodu już idą. Ci natomiast, co mogą jeszcze wytworzyć? Kolejne jakieś struktury? Bionetics Lab. Infantry Research Structure. Czy jeżeli byśmy chcieli na przykład ulepszyć nasze jednostki. Teraz sobie zobaczymy. Ten mógłby leczyć jeszcze resztę rzeczywiście. To jest super fajna jednostka lecząca. Fajne jednak ma skille. Dobra, i mamy naszych? Coś tu robią, ale nie jest ich wielu. Allies are under attack. Wolę mieć jednak kilku w zapasie. Jeszcze w tej bazie może latających bym wysłał. Tu jeszcze kilku by się przydało także. No i co my mamy? Jakieś nowe umiejętności do piechoty. Na przykład coś, jakieś lepsze leczenie z tego co widzę, to też się będzie tworzyło na przestrzeni czasu. No jeszcze mamy dwie inne struktury także do ulepszeń, a nie, przepraszam, pod co ja jeszcze tutaj zdobyłem ostatnio, Hangar Bay. Czyli to jest do ulepszeń i jeszcze Machine Labs. Czyli że jakieś maszyny mógłbym ulepszać sobie. No a tu już bazę zniszczyliśmy, jasna sprawa, czyli idziemy dalej. Mogę jakoś kliknąć, jak to wygląda, żeby za tym kolesiem szli, nie wiem jak to w ogóle działa. Zobaczymy. Tak, rzeczywiście, czyli po prostu kliknąłem sobie z shiftem na naszego sojusznika i oni będą bez przerwy podróżowali. No to w sumie fajna sprawa. Fajne mechaniki. Wow, co się w ogóle dzieje? What the hell? Jakiego nuka nam ktoś sprzedał, że jak? Co to jest za umiejętność? Coś tu nadciąga właśnie na dół. Jakaś walka z bossem jest. Jeszcze dobrze widzę. Nasi tu jeszcze coś wykonują, dobra. A tu mamy walkę z przeciwnikami. Chyba powinniśmy dać sobie radę. Dobrze, że się przygotowałem. I co jeszcze mamy? Sentry Post. Czyli po prostu mógłbym sobie... No to jest jakieś tam działko, czy to tam mogę kogoś wsadzić? Już nie pamiętam dokładnie. Dobra, co jeszcze potrzebuję pod D? Kolejne koszary by się przydały. A, czyli nasi wygrali, ale ledwo. Było blisko. Więcej leczących potrzebuje. No to chyba tylko jeden nasz został i generał. A gdzie mamy generała? Przepraszam, z innej strony. Tu jeszcze go mamy. Jeszcze jakieś ulepszenie, niech będzie. Właśnie leczenie jest super fajne. I pytanie co dalej? Jeszcze by się przydało jakieś kolejne w sumie koszary. Z nich najczęściej w sumie korzystam. Tak, ci strzający są bardzo dobrzy. Zaraz sobie doładujemy ich.
Allies are under attack. Time to shoot through. Tu jest jakaś wielka wojna. O kurde, co się w ogóle dzieje? Allies are under attack. Now fight to the end. Move on out. Na górze też była całkiem mocna rozruba. No, nie wiem, czy taką ekipą wygramy. Muszę się jakkolwiek uleczyć. Co z naszymi w ogóle? Niech tam healują. No właśnie. Potrzebuję większej ilości. Zobaczmy jeszcze na przykład... O, te mechaniczne do budowania mechów. To jest super ważna sprawa. Niech kolejny pomaga. No, materiałów mam naprawdę bardzo dużo. Dobra, to już się powoli zaczynam ulepszać. Tylko nie wiem, czy właśnie komandosa warto tak daleko wysyłać. Zobaczymy. No i po raz kolejny, patrzcie, co się w ogóle dzieje. To z głównej bazy chyba wysyłają sobie. Allies are under attack. Dobra, pora jakichś większych wysłać. Kolesi. Under attack. Now you talk. Left, right, left. Allies are under attack. Dobra, powoli rozwalamy im bazę, ale przez chwilę było naprawdę ciężko, muszę przyznać. Allies are under attack. Time for some supply and demand. I demand you stay away. No to już mamy o wiele lepszych kolesi. Większego kalibru. No i chyba zaraz misja będzie w zasadzie załatwiona. Allies are under attack. Call it. No i proszę bardzo, jakieś większe mechy, także konstruujemy powoli. Tak, czyli misja załatwiona. Chyba tyle? Czy jeszcze coś? Don't let convoys reach destination. A, Victory, dobra, okej, czyli tyle. Allies are under attack. Mogę jeszcze jakoś kontynuować dalej? Nie wiem. To już wszyscy w sumie opuścili rozgrywkę, nie ma nikogo innego. Nie mogę już nimi sterować. No to już opcjonalna sprawa. W sumie ciekawa kwestia jest taka, że nawet po zakończeniu rozgrywki można sobie zostać i zobaczyć postępy. Albo dokończyć jakieś inne jeszcze kwestie. Czy jeszcze coś warto było pokazać? Chyba nie. O, proszę bardzo, jeszcze zawsze mogę właśnie włożyć. A to jest też ciekawe. No to są właśnie takie działka, jeżeli włożyłem kolesia, który atakuje z bliska, to sikiera jest. Na przykład, jeżeli bym włożył kolesia atakującego na daleko, no teraz będzie działko już zwyczajnie, czyli te konstrukcje strzelające... Te konstrukcje mają różne właśnie właściwości. Ciekawe. Więc tu i tak była bardziej testowa rozgrywka. Piszcie w komentarzach, jak wam się spodobało, czy chcielibyście jakoś zobaczyć na przykład serię z kampanii w przyszłości, bo to będzie właśnie rozgrywka i tak free to play, więc może jest to w miarę interesujące. Więc to było na tyle. Ja się z wami żegnam. Do jutra.